Cześć wszystkim, znowu Płynio 7. Zagrajmy w Nox. Pewnie część z was się zapyta, czymże jest Nox. Nox jest grą akcji z elementami RPG, stworzoną przez Westwood Studios. Część z was może też kojarzyć jakieś filmiki z tej gry, które już u mnie się znajdują na kanale. Jeżeli ich nie kojarzycie, to zdecydowanie nie oglądajcie ich. Nie, to zły pomysł. Więc tak, się sobie zagramy w Noxa. Ale najpierw trochę historii. Gra wyszła w 2003 roku. Jak już wspomniałem, była wydana przez Westwood Studios. Możecie ją znać, to studio głównie z serii Command & Conquer. Oraz powiedzmy Eye of the Beholder. To takie chyba bardziej znane tytuły tego studia. Więc Nox wyszedł w 2003 roku. Jego data premiery trochę nieszczęśliwie zeszła się z datą premiery Diablo 2. Również była wydana w 2003 roku. Może to była jedna z przyczyn, dla których gra nie zdobyła zbyt dużej popularności. A gra jest bardzo dobra. Ma dużo ciekawych elementów. Jest całkiem długa, jak na grę akcji. I jest godna polecenia. Okej, ujrzymy sobie intro, ponieważ wspominałem je na początku. Zobaczmy, o co tu chodzi w fabule. Hail Sabriman, trapped in the dark. Hail Sabriman, adrift on thy bark. Dark Lords banished, thy reign is nigh. My time to bring the orb or die. The moon tonight, Jack. Chickens on the griddle. My undead lords within the core. Your name I hail. Enfold the orb. What the heck? Donande tak, donande tek. A room mental assed. Damn. Hun? You want bacon? You know I do. Damn TV. Lousy second-rate candle makers. Kill them all when I rule the world. What sort of half-baked operation do they think I'm running here? Now where was I? Danandatat, danandatat, da da da. Yeah. Oh yeah. I call upon the power of one dark name. One black heart. One grievous soul. I call upon the power of Primorum Santissimo. What the? At last, the power of the orb is mine, and with it the souls of the dead. Soon I shall rule triumphant over all of Nox! Blazes! What manner of demon spawn dares attack my ship? Off, you mutant imp, or you'll have no head to put a hat on! Wait, please! I need your help! I don't know what's happened or where I am or... What is this place? No place at all, except the clouds. But off the noble Julian you go, under your power, or by the lift of my boot! Ah! Hold on, what's this? It's my TV. And what does this TV do? Do? It doesn't really do anything. You just watch it. See, here's where you plug it in, and this knob changes the channels. I think it's broken. Intoxicating. The look of it promises a host of mysteries. You should see it when it's on. Give me the glass box, imp, and I'll spare you your deadly plummeting fate. Why do you keep calling me imp? My name is Jack. Granted, you've no wings, but you fly like an imp. I can't fly. I fell. I fell here from my living room. Fell from what? No matter. It's either overboard with gravity as your guide, or I take the TV as fare for safe passage. Deal? Can you take me home? Tina made bacon tonight. Bacon bound we go, imp. But first, I need your help with something. Ta, nie brzmi to zbyt zachęcająco. W każdym razie, intro nie tłumaczy całej fabuły. Początek fabuły już można się dowiedzieć w oryginalnym programie instalacyjnym, jaki był na wersji CD. Kiedyś ta gra była chyba dołączona do Playa i tam pierwszy raz ją zagrałem.
I tam też był oryginalny instalator. Bardzo ładny. Jeszcze kiedyś, za dawnych czasów, robili specjalne instalatory do gier. I tak było w przypadku Noxa. Wyjaśnią trochę fabuły, co się działo przed tym. Przed tym, jak Jack pojawił się w świecie Noxa. Otóż byli jacyś źli czarnoksiężnicy, którzy tam chcieli zawładnąć światem. Był jakiś tam wielki bohater, który ich pokonał i zamknął wszystkie ich dusze w tym właśnie orbie. I żeby oni się tam nie wydostali z tego orba, to przesłał go do innego świata. Okazało się, że Jack był w jego posiadaniu. Po pokonaniu tych nekromantów okazało się, że tam była jakaś mała dziewczynka, więc stwierdził, że nikomu nic jeszcze nie zrobiła, więc nie będzie nic jej robił, tylko po prostu oddał ją orkom na wychowanie. Orkowie pięknie ją wychowali na nekromantkę. To właśnie ta czarnoksiężniczka, która przywołała ten orb z powrotem do świata Nox. No i teraz chce zawładnąć nad nim... zdobyć władzę nad światem Noxa. No. W każdym razie tu się pojawia Jack i naprawia wszystko, więc jak to będziemy robić typowo w grach RPG. Okej, dobra. Mniejsza o to. Zacznijmy grę. Mamy do wyboru trzy klasy postaci. Rozgrywka każdą z nich różni się całkiem sporo. Ponadto różni się również część poziomów, które przyjdzie nam zmierzyć się danymi postaciami. Więc jeżeli chcemy poznać całą grę, a właśnie, zakończenia również są inne dla każdej z postaci. Jeżeli chcemy poznać całą grę, to przyjdzie nam przejść ją trzy razy. Okej, dobra. Jest Warrior, bo nie trzeba tłumaczyć, tam ciężkie zbroje, miecze i tak dalej. Jest Conjurer, czyli przyzywacz, to jest taki bardziej druid. On ma trochę czarów, tam trochę czarów ma przywoływania, trochę leczących, oraz ma łuki. I poza tym też jest całkiem fajna postać. Właśnie nią nagrywałem mój pierwszy let's play. Ale dzisiaj zagramy sobie Wizardem. Wizard to taka pierdoła, ma dużo czarów, ale poza tym nie ma za dużo niczego. Tak, ma tam jakieś laski specjalne, których może używać, ale głównie jego czary, jego główna moc to czary, których ma najwięcej wszystkich postaci. Dobra, sobie gra. Możemy sobie zmienić imię, nie żeby to miało jakiekolwiek znaczenie. Możemy sobie zmienić włosy. Wszystko możemy sobie pozmieniać, kolory. No, tak nie ma znaczenia dużego. Początkowe ubranie tak dosyć szybko zmieniłem. Okej, dobra. To wracam za chwilę. Kliknę akcept. Bo muszę przełączyć programy do nagrywania. Dobra. Wracam za chwilę. The work of a great wizard is a sight to behold. A mastery of magical power channeled to the most astounding effect. So, you should know that in all of Nox, Horvath is the name synonymous with the greatest of wizards. And your timing is auspicious. As I speak, Horvath is looking for an apprentice. Win his favor, and his sacred citadel will become your home, the Wizard's Tower in Castle Galliver. Succeed with him, and your future on Nox is assured. Hard cold facts, lad. You must become a wizard's apprentice before you can gain entry to the Tower of Illusion. Controlling that is the Archwizard Horvath, an old friend of mine. I know Horvath is in need of a worthy apprentice, but are you worthy, lad? No. Follow the beach road, find the home of his new apprentice, and beware of urchins. They can be the most nettlesome of pests at best. I guarantee you don't want to learn their worst, lad. Najgorsze też poznamy. Dobra, jesteśmy w Nox i stary kapitan dalszy stwierdził, że chcemy się tutaj zadomowić i zamierza nam to ułatwić. Dobra, sterowanie jest troszkę inne niż na przykład w Diablo, ponieważ chodzimy prawym przyciskiem myszy, a lewym atakujemy. I ataki są dużo bardziej, powiedzmy to, fizyczne. Nie musimy czegoś wskazać, żeby to zaatakować, wystarczy, że zaatakujemy w jego kierunku. O, na przykład... To jest typowa kryta ściana. Włączę sobie minimapę. W grze jest mnóstwo sekretów. I cóż, nie znajdę z pewnością wszystkich z nich, ale postaram się szukać. Dobra. Chyba też skrzynię ze złotem. Zobaczmy nasz ekwipunek. Ekwipunek był... Okej. Dobra. Mamy nasz standardowy ekwipunek. Tak, powiedzmy. Jeansy oraz koszulę. I... Tak, buty.
oraz mamy statystyki. Jesteśmy wizardem, znaczy czarnoksiężnikiem, czy czarodziejem pierwszego poziomu. 20 punktów życia, 78 punktów many, 20 punktów siły. Siła zwiększa obrażenia zadawane bronią oraz 82 punkty prędkości, jakkolwiek się nie przekładało na cokolwiek. Dobra. Tak. Inne klasy mają inne statystyki. Warrior oczywiście ma dużo więcej życia, siły i prędkości, ale nie ma many. Conjurer ma troszkę więcej wszystkiego, ale ma troszkę mniej many. Tak. No dobra, zacznijmy magikować. Pierwszy czar, który znajdziemy w grze. Missiles of Magic. Dobra. Rzucanie czarów w tej grze jest bardzo, bardzo przyjemne. Zaraz pokażę. Dobra, tutaj mam jakieś dwie płotki. Pewnie coś nas skoczy. Dobra, jak widzicie, tutaj mamy zbiór pięciu czarów. Możemy sobie mieć maksymalnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich zbiorów. Przełączamy się pomiędzy nimi szybko za pomocą myszki. I co, naciskamy klawisz i czar leci. Bardzo miłe i przyjemne. Dobra, to idziemy dalej. Szukamy tego Chorwata całego. Ta, to jest ukryta skrzynia. Ta, wyróżnia się trochę do otoczenia. Dobra, jakiś domek. Zapukajmy do środka. Chyba nie wystarczy mi many, żeby wszystkich zabić. Okej. Thieving little creatures. The urchins just moved into our area and have already made absolute pests of themselves. I am Archwizard Horvath. I am looking for my apprentice. I fear he has been lost in a nearby urchin den. Ciekawe. I would be willing to bring you along with us to Galava. Come, I will show you the way to the wretched urchin den outside my apprentice's home. Okej, spoko. Ale zanim to zrobi, poszperajmy trochę. Ta. Zawsze trzeba szperać wszędzie, gdzie się da. O! Tutaj kolejne ukryte przejście. Okej, parę pająków. Nic poważnego. O, i buty. Fajnie. Tak, nasz początkowy ekwipunek z przyszłości nie jest zbyt dobry. Ta ma. Zwykłe buty mają 10 zbroi, a średniowieczne buty mają 47. Jakoś to zmniejsza otrzymywane obrażenia w jakimś stopniu. Więc generalnie więcej zbroi, tym lepiej. Ale dobra. Zajrzyjmy do chatki. Chyba podpijajmy wszystko, co się da. Te drzwi pewnie są zamknięte. Albo i nie. Okej, okay, jakaś biblioteczka. Chyba nie ma tutaj nic ukrytego. Dobra. O, złoto. Bierzemy. Tak, te drzwi są zamknięte. Siema. Okej, okay, dobra. Just follow the road, and I expect you will have no trouble finding these detestable interloping urchins. Good luck. I hope to see you again. Okej, okay. To mam taką nadzieję. Dobra, dostaliśmy drugi czar, mniejsze leczenie. Bardzo przydatny czar. W sumie jedyne leczenie, jakie może zdobyć magik. Okej, okay, dobra. Widzimy, coś tam się dzieje. Ale na razie tam są drzwi zamknięte. No. Widzicie, ta wizja, która cały czas nas ogranicza, jest dosyć całkiem ciekawym systemem w grze. Często się spotyka. Okej, okay, trafił mnie. Ale nie chcę marnować na niego many. Tak, urchiny są dosyć tchórzliwe. Wystarczy podejść do nich i zaczynają uciekać. Okej. Okay. Many. I dobra. Tak, można również skakać. Czy w Diablo można skakać? Nie. Dobra, jesteśmy w jaskini. Dobra, tutaj mamy kryształy many. Kryształy many to nasze główne źródło many, ponieważ nasz standardowy zapas many starczy nam na kilka zaklęć. A regeneracja many jest bardzo powolna w tej grze. Więc kryształy many to nasze główne źródło many. Ej, co wy robicie? Dobra. Musieli znaleźć wyjście. Okej. Okay. Zabijamy ich trochę. Aż szybciej jest.
Możesz biegać za nimi z kijem. Okej, złoto. Albo i nie. Zbijamy wszystko. Dobra, co by tu więcej powiedzieć o tej grze? No cóż, moje zdanie jest dużo bardziej dynamiczna i nastawiona na aspekty zręcznościowe niż takie na przykład Diablo. I mi się to podoba, szczerze. Grafika też jest całkiem ładna. Nie zestarzała się zbytnio. Nawet do tej pory. Poza tym gra miała też duże aspekty, powiedzmy, multiplayerowe. Zwłaszcza jeżeli chodzi na przykład o takie klasy jak Wizard. Okej, okay, zatem zaraz wspomnę. Okej, okay, mamy nasz pierwszy Beast Scroll. Beast Scrollem to, no cóż, nasza wiedza o bestiach w świecie gry. Zdobywamy je i kiedy zdobędziemy taki, dowiadujemy się troszkę o danej bestii. Ponadto zadajemy jej zwiększone obrażenia. Wcześniej zadawałem kijem 5 punktów obrażeń. Teraz pewnie będzie jakieś 6 czy coś takiego. O, no, nie, dalej 5, no cóż. Ale jakieś obrażenia są zwiększone. Wcześniej. Dobra, tak jak już wspomniałem o aspektach multiplayerowych. Taki Wizard w końcowej fazie gry ma mnóstwo zaklęć. Ma dużo zaklęć od rezystancji, ma jakieś teleporty, ma wiele zaklęć ofensywnych. I granie multiplayerem w Wizardzie to naprawdę żonglerka. Bardzo karkołomna. I wierzcie mi, dlatego też Nox też się spodobał wielu, powiedzmy, koreańskim graczom. Ponieważ granie Wizardem naprawdę było skomplikowane. Wymagało dużej wprawy. I po multiplayerze często było. Widać takie koreańcy sobie biegały i żonglowały świetnie z tymi zaklęciami. Naprawdę ładny widok do podziwiania. Okej, okay, dobra. Sobie zwiedzamy dalej podziemia. Parę więcej urczynów. Tak, w grze jest też dużo takich przełączników, które otwierają jakieś przejście dalej, bądź odkrywają jakieś ukryte miejsca. Okej. Okay. Okej, okay. Przypadek odkryłem. Sekret? No i dobra, co my tu dalej mamy? Urczynów. Okej. Okay. Mamy również pierwszy pokaz fizyki w grze. Aż w tej grze jest całkiem sporo fizyki. Jak widzicie, beczki da się nie tylko rozbijać, ale da się również przemieszczać. No i taka prosta rzecz, jak na przykład gaszenie płomieni wodą. Taka zabawa. Moglibyśmy równie dobrze przeskoczyć nad tym płomieniem, nie musieliśmy go gasić. Tak, skakanie będzie pojawiać się w niektórych, powiedzmy, wyzwaniach zręcznościowych. Wracaj tu. Okej, okay, dobra. Złota. Złota. Żarcie. Dobra, zdobyliśmy klucz. Powinien nam otworzyć te drzwi do tego czarodzieja na początku. Więc zwróćmy się do niego. Siema. Czemu tak sobie leżysz? Thank you for trying to rescue me, but I'm already too far gone. The urchins, they weren't acting alone. It was a necromancer. Moje aktorstwo takie dobre. O, dał nam książkę, ale dzięki, stary. Zapamiętamy cię jako dobrego gościa, który umarł, aby dać nam książkę książkę piorunów. No cóż, pioruny wymagają 2 punktów różnicy potencjałów, żeby przepływ prądu był. Dobra, weźmy jego szaty. Zwykle wyglądamy jak prawdziwy czarodziej. Czekaj, to są szaty po truposzu. Nie, tak razie nie będziemy nosić. Dobra, wróćmy jeszcze do Chorwata. Zobaczmy, co nam powie. A, właśnie, dobrze już ten rok. Ta, pioruny. Całkiem fajne zaklęcie. Przydatne w wielu rzeczach. Cześć, Chorwat.
Dark fortunes must have befallen him. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, o co mówisz. Perhaps you might make a good apprentice. Yes. Tak. Follow me to the laboratory. When you are ready, just step into the teleporter and you will be brought to Galloway. We have much work ahead of us when we arrive. Ta, jasne. Umarł nowicjusz, niech żyje nowicjusz. Dobra, to byłoby tyle na tym odcinku. Cóż, więc w następnym odcinku idziemy do Galawy. Gramy dalej. Jeżeli podoba się wam ta gra, póki co, dajcie znać w komentarzach. Póki co zamierzam ją nagrywać, zajmie mi ona trochę czasu, ponieważ jest ona całkiem sporej długości. Jeżeli wam się nie podoba, to piszcie w komentarzu. Mam też inne pomysły na gry. Może w międzyczasie, w trakcie nagrywania Noxa, nagram coś jeszcze innego. A cóż, to na razie tyle. Dziękuję wszystkim za uwagę. Na razie. Cześć.